Walizki prawie spakowane, a w jednej z nich widać nawet pasażera na gapę. Powoli jesteśmy zapakowani. Domykamy walizki. Mama Jerzyka nie kryje zdenerwowania przed podróżą. Operacja miała odbyć się bowiem w połowie kwietnia. W związku z wprowadzaną w Genewie kwarantanną trzeba było ją przyspieszyć. Szpital zgodził się na przyjęcie Jerzyka już 22 marca. Mama wraz z synem wyjeżdżają najprawdopodobniej w najbliższy piątek. Bo też dowiedzieliśmy się dosyć późno, bo wczoraj, że musimy wyjechać i... Emocje są duże. Prosimy bardzo o kciuki, o modlitwy, żeby to wszystko się udało. Klinika w Genewie skoryguje to, co w serduszku nadal nie działa oraz przebada wszystkie przypadłości Jerzyka. Przypomnijmy, że oprócz poważnej wady serca, chłopiec zmaga się z wadą słuchu i twarzoczaszki.